Ostatnio mówiliśmy o? O językach. O modlitwie w językach, o darze w językach. Dla przypomnienia, co ktoś zapamiętał ktoś coś? Tak w skrócie? To są dwa rodzaje, tak? Są dwa rodzaje, tak. Jeden faktyczny język, który istnieje. Tak, jeden jest glosalia. To jest dar języka, w którym my się modlimy, w którym my się budujemy. I jest ksenoglosja. Ksenoglosja to jest dar modlitwy w danym języku dla osób z danego kraju, które będą rozumiały tą modlitwę, która jest przekaz Ducha Świętego. Raz, dwa, trzy. Musimy tak do niego mówić. Dobra, to będę mówił tak. To możesz zabrać to? Jest. O, bo to trzeba go tak, całować go trzeba. Tak, i to jest, i tu mamy te właśnie zaznaczone, to jest, glosalia jest, mówi o nim Paweł w liście do Koryntian 12-14 w tych rozdziałach, a ksenoglosja, to zauważamy w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, kiedy Duch Święty stąpił na uczniów i na wszystkich zebranych w wieczerniku i oni zaczęli mówić w obcym dla siebie języku. Dzisiaj mamy pójść dalej, mamy mówić o charyzmacie uzdrowienia. Ostatnio jest to gorący temat. Sami zauważyliście, że to jest gorący temat. I właśnie czeszczy. No, tak gorący temat, że już wszystko czeszczy. Dokładnie. Może czym jest i skąd to się... jak mamy w nim posługiwać? To jest charyzmat uzdrawiania, uzdania chrześcijanina do bycia kanałem Bożej miłości, przez którą Bóg leczy choroby prawie nie do wyleczenia lub w ogóle nie do wyleczenia, w sposób nadzwyczajny i często się zdarza, że to jest w sposób natychmiastowy. Ale to jest łaska, którą daje też Duch Święty. I to jest łaska darmowa. I to jest łaska, którą my robimy też przestrzeń. I to jest bardzo też połączone właśnie z pierwszym darem, z darem w językach. Jak dar w modlitwy w językach jest otwarciem się na Ducha Świętego, tak przez ten dar modlitwy w językach zaczynamy otwierać się na inne charyzmaty, zaczynamy otwierać się na inne dary, które Bóg chce w nas nie tylko złożyć, tylko chce uaktywnić. Bo na mocy chrztu Świętego każdy z nas jest namaszczony już. Każdy jest namaszczony jako kapłan, jako prorok, jako dziecko królestwa. I to są te rzeczy, które zaczynają się w nas uaktywniać. Tak. Charyzmaty i charyzmat uzdrawiania, on nie jest dla mnie. Ten charyzmat jest dany dla Kościoła. Dla wspólnoty, aby był w niej wykorzystany, aby ten Kościół się budował, odnawiał, umacniał w tym, w czym chce Bóg go prowadzić w danym momencie. Te dary powinny być przyjmowane z wdzięcznością. To musi być z naszej strony otwartość na to i chęć tego przyjęcia. To trzeba się zastanowić, czy... Wiecie, bo tu się zaczyna taka rzecz. No ja chcę mieć jakieś dary. Ale po co? I to też takie jest ważne, sobie zadać pytanie, po co są te dary? Po co Bóg, po co ja chcę te dary? Możemy źle zacząć, możemy zacząć, żeby być widocznym. A tutaj bardziej o to chodzi, żeby stać się niewidocznym. I tu można popatrzeć na Maryję też. Największa charyzmatyczka, która była tak widoczna, że była niewidoczna. Po prostu była przezroczysta. I mniej więcej tak samo chodzi w charyzmatach. Czy to jest charyzmat uzdrawiania, czy jakiś inny charyzmat, to powinien być, to jest dokładnie, że stajesz się, przyjmując dar uzdrawiania, to jest jeden z darów, którym możemy powiedzieć jest darem, który objawia Bożą miłość. Są inne też charyzmaty, bilokacja na przykład. To jest cud. Jesteś w innym miejscu. Tak?
To są cuda, znaki Bożej mocy. Ale charyzmat uzdrawiania jest przejaw Bożej troski o tą osobę. Przejaw Bożej miłości, które Bóg wychodzi do tej osoby. To najlepiej też widzimy w tym, jak Jezus mówi do swoich uczniów, kiedy ich posyła. Nie? I ten jest charyzmat jest dany każdemu. Czy będziesz go używać, to zależy od ciebie. Można powiedzieć, że charyzmat uzdrawiania ma każdy. Bo Jezus powiedział w Marka 16, każdy ochrzczony w imię moje, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, każdy, kto wierzy, będzie nakładał ręce na chorych i ci będą odzyskiwać zdrowie. I tu jest też ważny aspekt, którym uważam, że biblijnie jest pokazany przez Jezusa, dlaczego też mamy nakładać ręce. To jest też duży temat ostatnimi czasy, czy wolno, czy nie wolno. Dla mnie Pismo Święte mówi jasno i wyraźnie. Nakładać mają ręce wszyscy ochrzczeni. Nikt nie mówi tutaj, że masz się nakładać na głowę. Ale te wyciągnięcie ręki do drugiej osoby to jest pokazanie, to jest takie wyciągnięcie do drugiej osoby ręki. Że ty chcesz, ty pokazujesz im miłość, ty się z nią tak jakby jednoczysz się w jej bólu i w jej cierpieniu. Charyzmat uzdrawiania przenika właśnie też z tego i wynika też właśnie z tego, to jest twoja wrażliwość. Na cierpieniu drugiej osoby utożsamiasz się z nią. Najlepiej o tym mówi Jezus. Że byłem chory, a nie przyszliście do mnie. Jezus nie tyle był tylko przyjęty uzdrawianiem, ale On się z tą osobą utożsamiał. I to też jakby dla nas było przekazanie. Ty musisz się utożsamić z tą osobą cierpiącą i wtedy ten charyzmat, bo to jest miłość. Wszystkie dary ducha, jakie są, to jest miłość. I jeżeli nie będziesz utożsamiony z tą chorobą, z tym cierpieniem tego człowieka, to nie będziesz mógł posługiwać. Kiedy Jezus chodził z góry Tabor, zobaczył tłumy ludzi, tam jest napisane, że był przejęty, przejął się, nie? Przejęty litością. W oryginale jest napisane, i to usłyszałem ostatnio w którejś konferencji, że jemu się wnętrzności przewracały. On był tak przejęty tym cierpieniem tych ludzi, że mu się wnętrzności przewracały. Wejść w posługę charyzmatem uzdrawiania musisz być wyczulony. To musi być w tobie, że ty cierpisz, kiedy widzisz osobę, która cierpi. To wtedy już wiesz, że Bóg ciebie powołuje do tego, bo jesteś mega wrażliwy w tym miejscu. Bóg chce się posłużyć z tobą, abyś ty poszedł i modlił się za tą osobę, a ta osoba odzyskała zdrowie. Ja pamiętam taką sytuację kiedyś, Marcin też wtedy był i Sebastian, jak tutaj się spotkaliśmy pod kościołem i szliśmy w miasto śpiewać i modlić się za ludzi. Tu pod kościołem o 20 zaczęliśmy się modlić, uwielbiać Boga i był obraz taki. Drożka, dróżka brukowa i ławki z metalu, z takiej kratki. Sebastian mówi, ja wiem, gdzie to jest. Ja mówię, dobra, no to jedziemy tam. Marcin gitarę, no i jedziemy tam. No i jechaliśmy tam i okazało się, to jest Rhein Gallery, dróżka rowerowa przy rzece. No to idziemy. Ja mówię, Panie, prowadź nas. I w pewnym momencie Sebastian ma poruszenie serca, mówi tu. Ja mówię, gdzie tu? Tu. Patrzymy, dziewczyna z wózkiem inwalidzkim, kula obok, z chłopakiem siedzi. Duchu Święty tutaj, Duchu Święty nie tutaj. Dobra, idę. Ja podchodzę i mówię, słuchaj, modliliśmy się przed kościołem, żeby Bóg nam wskazał drogę, gdzie mamy pójść. I wierzę, że Bóg przysłał nas do ciebie. Jak powiedziałem, że wierzę, że Jezus nas przysłał do ciebie, ona zaczęła płakać. Wtedy, żebym zobaczył, mówię, tak, wózek, ona siedzi, coś jest, nie? Pytam się, co się stało? Ona mówi, że miała wypadek samochodowy i uległa ciężkiemu wypadkowi jej kolano, że miała już kilka operacji i dalej jest prawdopodobnie, że będzie chodzić albo o kulak, albo na wózku. No to my jej zaproponowaliśmy wtedy modlitwę. Zaczęliśmy się nad nią modlić, ogłaszać uzdrowienie w tym kolanie. Ona poczuła ogromny ogień w tym kolanie. I kiedy my się modliliśmy i też prosiliśmy ją, żeby też powtarzała za nami modlitwę, powtarzała modlitwę taką wyznaniu z Jako Pana i Zbawicielem,
my skończyliśmy się modlić i to było najpiękniejsze, że ona zaczęła sama się modlić, dziękować Bogu, że nas przyprowadził, że ona poczuła się, że wreszcie nie jest sama, że tak jakby odnalazła się w, odnalazła się. Jak skończyliśmy się modlić, ona zaczęła mówić, w ogóle to było takie miejsce, że ona płakała, my płakaliśmy, ten chłopak płakał. No Boża obecność była naprawdę mega, mega obecna, mocno, mocno było go czuć. Co się okazało, że Bóg nas przeprowadził w tym momencie, w którym On chciał. Bo na drugi dzień ta dziewczyna wracała do Meksyku. I wracała szczęśliwa. Nie z tym problemem, tylko wracała już jako ta, która odnalazła się w Chrystusie. I charyzmat uzdrawiania prowadzi do uzdrowienia też duszy. I to jest najważniejsze, że my musimy o tym pamiętać, że Bóg przez to, że patrzy na twoją cielesność, jak ty cierpisz, przychodzi z uzdrowieniem i ty odzyskujesz uzdrowienie wewnętrzne. Nie jesteś wtedy sam. Widzisz, że to coś, co ciebie przerosło, okazało się, że jest ktoś, kto może sobie z tego wyciągnąć. I to jest taka decyzja, co my z tym zrobimy. Czy będziemy robić tak jak uczniowie, tak jak Jezus powiedział, jeżeli chcesz mnie naśladować, weź swój krzyż i idź za mną. Wiecie, tu nie chodzi o chorobę. Tu w ogóle nie chodzi o chorobę. Katechizm to określa, ja to już pokazywałem ostatnio, że to w ogóle nie chodzi o chorobę. Choroba jest. Będziemy się z nią zmagać. Ale Jezus mówi o codzienności. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to musisz wziąć swoją codzienność, dźwigać ją i iść za mną. I czynić to, do czego jesteś powołany. Może być różne sytuacje. Może być ciężkie sytuacje w pracy. Mogą być ciężkie sytuacje rodzinne. Ale to ty decydujesz się, czy chcesz być naśladowcą Chrystusa. To ty decydujesz, czy pozwolisz sobie na to, aby być codziennie opluwany. Ale to ty nie jesteś opluwany. To tak jak szedł Jezus do córki Jaira, tam jest zapisane, że śmiali się z Niego. To śmieją się z Niego. To nie śmieją się z Ciebie. To śmieją się z Jezusa. On to przyjął już na siebie. Decyzja jest Twoja. Czy chcesz wziąć ten ciężar, czy chcesz go dźwigać i pójść. Zrobić ten krok do przodu, do ludzi i wskazać im drogę, że jest Chrystus. Dla mnie charyzmat uzdrawiania, czy inaczej modlitwa o uzdrowienie jest najprostszym modelem do ewangelizacji. Bo tutaj Ty nic nie robisz. Ty wychodzisz tak naprawdę na gotowca. Jedyne, co musisz zrobić, to zrobić krok do przodu, czyli wyjść do osoby i spytać jej, czy słuchaj, wierzę w Jezusa. Czy ja mógłbym się za Ciebie pomodlić o uzdrowienie? Zaczynasz się modlić, coś się dzieje i ta osoba mówi, co to było? Ty już mnie nie boli. Zaczynasz mówić o świadectwie o Chrystusie żywym. Ja podziwiam tych ludzi, którzy mają dar mówienia, dar głoszenia, bo oni to mówią z mocą. Ale dla mnie najprostszym przekazem, żeby wyjść ewangelizować, jest ewangelizacja właśnie zaczynając od modlitwy o uzdrowienie. Wszystko mi się wyłączyło. Tak. Drugim takim świadectwem, które też chciałem się z wami podzielić, to jest świadectwo, kiedy Bóg od razu uzdrawia duszę. Ty przychodzisz z modlitwą, ale widzisz automatycznie, że Bóg w tym przypadku chciał od razu uzdrowić duszę. Trzy lata temu. No, będzie 4 lata prawie. Jechałem do Polski i zabrałem też Sebastiana na tydzień formacyjny. Była taka sytuacja, że moja mama pracuje jako salowa na oddziale wewnętrznym. Pani ordynator oddziału wewnętrznego, osoba, która była niewierząca. Ona tylko wierzyła w to, co się nauczyła. Ale nieszczęśliwie zachorowała na raka kości. Z przerzutami. Ja sobie nie zdawałem sprawy, jak to może naprawdę wyglądać, kiedy byliśmy już w Polsce, kiedy weszliśmy do tej sali i zobaczyłem tą kobietę, to się przeraziłem. Mówię, stanąłem w drzwiach, patrzę, a ta kobieta wygląda
jak osoba z obozu koncentracyjnego. Skóra i kość. Tam nie było nic, tylko skóra i kość. Ja tak stoję i mówię, Boże, po co Ty mnie tu przyprowadziłeś? Ona była w stanie agonalnym. Mówię, co ja mam tu zrobić? A ona czekała 48 godzin na tę modlitwę. Ona już po prostu już była jedną nogą na drugim świecie. Była wyspowiadana, przyjęła na maszynie chorych, przyjęła komunię. Czyli była przygotowana już przejść na drugą stronę. Ale jednak jeszcze nie mogła przejść na drugą stronę. I my tak z Sebastianem wchodzimy i tak patrzymy, mówię, Boże. Tak byłem przejęty tym, bo jak my tylko weszliśmy, to wyobraźcie sobie, na wprost jest łóżko, ona ręce złożone i błagam was, módlcie się za mnie. I ty stoisz i nie wiesz, co masz zrobić. Ja mówię, Boże, okej. Okay. Sebastian w nogach, ja podszedłem do niej. Nie myślałem nawet. Wziąłem ją za ręce. Osobę chorą na raka kości. Tam dotyk ją przeżywa ogromny ból. Wziąłem za rękę, zacząłem się modlić. Mówi, prostą modlitwą. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nad nią. Jesteśmy się modlimy. Ona mówi, z Twoich ust wychodzi ogień. Ja mówię, na sobie się patrzę, Sebastian, no dobra, dalej się modlimy. I dalej się modlimy i mówię, Sebastian, przy takie słowo poznania, módl się psalmem 91. Dziwne rzeczy przy tym się działy, przy tej modlitwie z jej ciałem, same odruchy jej. Ale mniej więcej już tak 3/4 powiedzmy tego czasu, co spędziliśmy w tym pokoju, ona w pewnym momencie mówi, nic mnie nie boli. Ja mówię, super, będzie mi umierać teraz. Mówię, to miałem po to przyjść? Ja mówię, gdzie ja sam jako osoba nie potrafię czegoś takiego zrobić, wiecie. Ja podziwiam tych ludzi, którzy potrafią spędzić tę ostatnią minutę, przeprowadzić kogoś na drugą stronę. Ja nie jestem z tych osób. Nie wiem, jak się zachował. No to jest dla mnie coś, nie wiem. Po chwili ona mówi, widzę światło. Ja mówię, kurde, no naprawdę umiera. Ale modlimy się dalej i uwielbiamy Pana i prosimy, żeby się objawił. Ona mówi, on tu jest. Mówię, no, koniec. No bo zaraz ja po prostu zawołać, godzina zgonu. Zrobiło się tak cicho, ale tak głośno, zrobiło się tak gorąco, ten pokój był tak wypełniony Bożą obecnością, wchodzi pielęgniarka, płacze. Wchodzi lekarz, płacze. Wszyscy płaczą, co się dzieje, nie? Ona mówi, on tu jest. I to było dla nas takie doświadczenie, mistyczne spotkanie z Bogiem. Ta kobieta miała mistyczne spotkanie z Chrystusem. Ona wyznała swoje grzechy. Bóg jej objawił, Jezus o mnie przyszedł i objawił jej wszystko. I ona mówi, ja teraz wiem, dlaczego ja cierpię. A na początku ona się pytała, dlaczego ja cierpię? Na koniec modlitwy ona mówi, ja wiem, dlaczego ja cierpię. Pojednała się z Chrystusem. To było dla nas doświadczenie, że Bóg ją nas tam poprowadził ekstra. Jechaliśmy 400 km w drugim kierunku, żeby ona mogła przyjść gotowa do Jezusa, żeby mogła Go przyjąć. Dla mnie to było... Ja mówię, charyzmat uzdrawiania prowadzi do uzdrowienia duszy. I on automatycznie dostała uzdrowioną duszę. Na koniec tej modlitwy Sebastian mówi, to co, widzimy się po drugiej stronie? Ona, widzimy się. 48 godzin później już umarła. Odeszła od tego świata. I dla nas to było takie też naprawdę druzgoczące doświadczenie, gdzie wchodzisz do pokoju, gdzie jest naprawdę śmierć obecna. Przychodzi Jezus sam osobiście, wyciąga do niej rękę, zabiera ją do siebie. Jest to trudne. Jest to też trudne, bo my po ludzku myślimy, chcemy teraz tutaj, zaraz przyjdzie jakieś uzdrowienie, zaraz będzie po prostu stała na nogach już. Ale to też było doświadczenie tego, że Bóg uzdrawia. Wszystko, czego Bóg najbardziej chce, to tego, abyśmy my byli z Nim. I On zrobi wszystko. I On zrobi wszystko. On wykorzysta wszystkie możliwe atrybuty, wszystkie asy, jakie ma w rękawie, dopóki my tu jesteśmy, abyśmy byli razem z Nim. Ich charyzmat, modlitwa o uzdrowienie dla mnie jest jakby jednym z najważniejszych, można tak powiedzieć, takim wyjściem do człowieka, gdzie Bóg wychodzi z wyciągniętą ręką drugiej osoby. Jeżeli patrzymy na Pismo, 3/4 Ewangelii mówi o uzdrowieniach. Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy do Niego przychodzili. To też jest ważne. Jezus też przychodzi do ludzi, których my czasami możemy nie rozumieć, o co chodzi. Dlaczego tak to się dzieje? Jezus też przychodzi w sposób taki... jak to nazwać? Może inaczej.
Dlaczego powinniśmy też wychodzić do ludzi i modlić się o uzdrowienie? Jezus chce, aby On był przez każdego poznany. Żeby każdy zrozumiał, że tylko w Nim jest życie, że tylko w Nim jest uzdrowienie, że On za to wszystko zapłacił. Pamiętam taką sytuację... To ja? Nie, to ja. Bo to cały czas trzeszczało. Aha. Przepraszam. Okej. Okay. I kolejnym takim też świadectwem jest... Dzisiaj jest dużo też świadectw. Kolejnym takim świadectwem jest, kiedy byliśmy z Sebastianem na kebabie. Kebab jest dobrym miejscem do ewangelizacji. Polecam. Oni kochają słuchać o Jezusie. A najbardziej Go doświadczać. Poszliśmy do kebaba po rekolekcjach tutaj z Witkiem Wilkiem. Jesteśmy zaproszeni, pojechaliśmy na kebaba. Jemy tego kebaba. Przychodzi kobieta, Włoszka się okazało. Z okuli chyba była, nie? Czy miała jakieś... Miała po prostu, kulała na nogę. No to trzeba się pomodlić. No to ja do niej podchodzę i mówię, chcę się pomodlić, wierzę w Jezusa, Jezus uzdrawia. Nie, ja się modlę na rolę, wszystko jest okej. Okay. No taka była porna, no nie chciała, no. Ja mówię, Boże, no to zrób coś, nie? No, gadamy, ale cały czas z boku Turek patrzy, co my robimy. Nie? Okej, okay, pozwoliła, poczuła, co to było, o ciepło się zrobiło. No i okej, okay, my podziękowaliśmy, no to będzie, idziemy tam dalej, a ten Turek podchodzi i mówi do mnie, jest tu papst? Jeszcze tak na niego patrzę, mówię, ale o co ci chodzi? A co ty robiłeś, nie? Ja mówię, no wiesz, wierzę w Jezusa. I Jezus powiedział, każdy, kto wierzy, jest ochrzczony, po prostu będzie nakładał ręce na innych i ci będą odzyskiwać zdrowie, bo to jest Jego obietnica. To On to powiedział, tak więc ja w to wierzę, w to wchodzę i robię to. A bo ja mam problemy z kręgosłupem. No to dobra, to modlimy się, nie? Pomodliliśmy się, o, lepiej. Drugi tam wybiega z kuchni, co robicie? A no, bo mam problemy, to bo, dawaj, to pomodlimy się. Zaczęliśmy się modlić, okej, okay, pomodliliśmy się, drugi też happy. Drugi raz byliśmy na kebabie, szef przychodzi. No, wiesz co, zaczął mi trochę kręgosłup boleć, ale mam inny problem. Zobaczcie, co Jezus robi. Zacząłeś tylko się modlić. A co Jezus robi? On przychodzi do ciebie i mówi, że ma problemy duchowe. Że jest agresywny, że nie potrafi sobie z tym poradzić. Modlimy się nad nim, on zaczyna się wyginać przed tą ladą, nie? Długo dotykał. Trzecim razem Sebastian jedzie i wychodzi ten, co był pierwszy raz z kuchni. Mówi, ty, 15 lat miałem problemy z kręgosłupem, kręgosłup mnie do tej pory nie boli. Sebastian, wow, nie? Zaczyna tam rozmawiać. Sumeritum to było takie coś, że Sebastian mówi, ty, to teraz trzeba go będzie prowadzić do kościoła, go ochrzcić, no bo chłopak już tak mówił o Jezusie, że mówi, ty, ja muszę religię zmienić, nie? On mówi, no trzeba, nie? No właśnie czekamy teraz na Pismo Święte, aż przyjdzie, bo zamówiliśmy Pismo Święte po turecku, żeby jemu wręczyć, przyprowadzić go do Chrystusa. I to właśnie dlatego mówię o tym, ten charyzmat jest przez Kościół, przez katechizm Kościoła katolickiego też powiedziane, jest to modlitwa i dary Ducha Świętego dla Kościoła. Przejawia się w każdym. Jeżeli czujesz, że Bóg chce cię posłać, to zrób ten krok. Zaufaj Mu, pozwól Mu, aby mógł Ciebie używać i niech to się przez Twoje ręce toczy. To jest bardzo ważne, ale też pokazuje też tą taką prawdziwą stronę, dla nas po ludzku myśląc, tą prawdziwą stronę Chrystusa. Ten, który jest przyjęty Twoim cierpieniem, ten, który zawsze chce Ci pomóc, ten, który zawsze wyciągnie do Ciebie rękę, ten, który zawsze Cię podniesie i ten, który nigdy Ciebie nie zostawi. Pani ręka sama jest świadectwem, niejednokrotnie. Tyle świadectw ma nasza Pani ręka uzdrowienia. Jedno jest to, że po prostu bandszajba czy krąg. To był z kręgiem, tak? Kręgosłupa się modliłem wtedy? Tak, było 4 lata temu. Tak. Przed operacją, w 2 latach po prostu kręg mi przeskoczył do góry, że miałam, między kręgami miałam otwór, nie? I nosiłam pasa ortopedyczne, że ja pracowałam z niepełnosprawnymi ludźmi, poczuwałam też siłę, ale Bóg mi dawał tą siłę, że mogłam z nimi pracować wszystko. W nocy czułam wielkie bóle. I po 2 latach lekarz mówi, że to już nie są żarty, mam się przygotować do operacji. Ja tu Grzesia poprosiłam, poszliśmy tutaj do kaplicy. Grzesiu się chwilę pomodlił, bardzo ładnie. Pan Jezus mnie uzdrowił od razu, pas został ściągnięty, operacji nie było. Dziękuję tak. Panu. To też jest właśnie, nie? Po prostu... Jedna chwila. I Jezus za każdym razem pokazuje. I też warunkiem, dobrze, że mi się Beata przypomniała, warunkiem wszystkich, można powiedzieć, uzdrowień wierzących jest warunek, że wierzę.
że wierzysz, że Jezus ciebie uzdrowi. Jezus mówi za każdym razem, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Niech ci się stanie według twojej wiary. I ja to widzę właśnie w kręgu, w tym, którzy znają Jezusa. Bo tak jak byliśmy u Turka, on zna tylko Jezusa jako proroka. Nie jako Boga, który uzdrawia, nie jako Boga, który umarł za ciebie. Nie. I to jest ten drugi dla mnie element, gdzie Bóg przychodzi ze swoją mocą, pokazuje od razu. Ja zapłaciłem za ciebie. I tą osobę to ciągnie. On zna swojego Boga z innej strony, czy hinduizm. Oni się boją swoich bogów. Buddyści, oni wierzą, ale to jest Bóg, czy jest Bóg jest energią dla nich, tak? Muzułmanie, tak jak powiedziałem, oni też wierzą, że coś tam jest i tam będę rozstrzygany, ale to nie wiem, czy za sobie zasłużyłem. U nas jest to, że my zasłużyliśmy sobie, bo Jezus umarł za nas, niebo jest otwarte, On nas kocha, On nas chce uzdrawiać, On czeka na nas i On zawsze jest przy nas. To my nie jesteśmy często przy Nim, ale On zawsze jest przy nas. I to jest ta różnica, że właśnie do tych innych religii, jak idziemy, to Bóg wychodzi od razu z tą ręką do przodu, wyciąga rękę i Go podnosi. Dziękuję.